Tak zwany syndrom nowej miotły zadziałał w Puławach? Sądząc po wyniku, tak. Jest to ciężko mi powiedzieć. Może w jakimś stopniu na pewno, bo trochę zmieniliśmy mikrocykl, więc trochę uderzyliśmy w takie rzeczy, które nas bardziej interesowały pod kątem tego przeciwnika. Czy zadziałał? Nie, no nie wywróciliśmy naszego grania o 180, tylko dodaliśmy pewne rzeczy. Chcieliśmy wykorzystać bardziej swój potencjał na danych pozycjach, więc czy efekt nowej miotły? Może, ale nie demonizowałbym, że to tylko dlatego. Ten podobno działa tylko 2 tygodnie. No, by się przeciągło trochę dłużej. 3 to byłoby super, bo tych punktów na pewno potrzebujemy, ale jakby zadziałał 2 tygodnie i byśmy zrobili 6 punktów w tych 4 ciężkich meczach, to też nie byłoby źle. A jak się odnajdujesz w roli pierwszego? No na pewno jest duża odpowiedzialność, czuję też po sobie te emocje gdzieś tam każdego dnia, więc na pewno nowa rzecz, inne obciążenie pod kątem tego, co miałem, takie mentalne i psychiczne pod kątem tego, co miałem w zespole rezerwy, ale mam duże wsparcie ze strony prezesa, czy zespołu, czy ze strony ludzi z klubu, Record TV podobno też. Potwierdzam. Ale też zawodników, więc to mi też daje taki kopniak motywacyjny i myślę, że jest okej. Mam nadzieję, że się jako zespół wybronimy wynikami. Betclic, druga liga, pokazuje, że nic tak nie działa na tabelę jak serie. Tu za przykład mogą służyć drużyny Świtu, Szczecin, która poszła mocno do góry. Z kolei winda w dół pojechała z drużyną Resowi. No to w naszym kontekście tak, jak to się... Kiedy będzie seria rekordzistów? Dobre pytanie. No na pewno byśmy chcieli, żeby tę serię złapać teraz, ale też jesteśmy świadomi, jaki tak naprawdę terminarz mamy, bo w zasadzie milionerzy z Wieczystej przyjeżdżają w niedzielę, później mamy Choniczankę, która też zaczęła świetnie punktować i kończymy meczem Cesnowców, więc no, ten terminarz ekstremalnie jest trudny, ale jestem przekonany, że u nas to czasami jest tak, że im ciężej, tym lepiej, więc zakładam, że tu specjalnie chłopaków motywować nie będzie. Liczę, że właśnie na ten mecz z Wieczystą to jest właśnie taki moment, w którym ten stadion startowo odczarujemy, bo jeżeli wygrywać, to właśnie z takimi zespołami na pewno mocno podejmiemy rękawice, widzimy odważnie, jest planem. No właśnie, chciałem zapytać o receptę na krakowską Wieczystą. Wiesz co, na pewno odwaga, na pewno zespół, na pewno jedność, to co było fundamentem wygranej w Puławach. Na pewno zespół z Wieczystej ma świetnych zawodników, ale to nie jest zespół bez skazy i na pewno te momenty nasze po fazie przejściowej, jak będziemy w obronie niskiej, bo pewnie będziemy do tego zmuszeni, będziemy chcieli wykorzystać, czyli nasz atak szybki, naszego świdra, nasze szybkie skrzydełka, może jakiś stały fragment gry, ale tak mówię, jak postawimy się zespołem i takim podejściem, że my tak naprawdę nic nie musimy, bo jesteśmy trochę na przegranej pozycji, a bardzo chcemy. Zadziała nas motywujące, dlatego ten mecz w Puławach dobrze na nas wpłynął i liczę, że na tej takiej fali entuzjazmu stawimy czoła jednemu z faworytów tej ligi.